Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy. Dzień dobry, nieustannie. Nie, nieustająco zachęcam do zgłaszania się. Jeśli masz ochotę wystąpić, to napisz do mnie maila albo w, napisz do mnie wiadomość przez Facebooka, Instagrama, Twittera, przez, przez cokolwiek. I możesz być wtedy jak Marta. Śmiejemy się, bo się zaśmiewamy. Teraz trudny temat, nie? Bo o, współ, o współuzależnieniu, więc wyjątkowo mało śmieszne historie. I tak się zastanawiam, od czego by tu można było zacząć, i tak mhm. mi się pojawiła ta myśl, jak mówiłaś mi tu przed nagraniem, że, że Twoim, twoim zdaniem nie jest przypadkiem, że się osoby, pewne osoby angażują w związki z osobami pijącymi. Nie jest nie jest, myślę, że czerpie to wszystko, ja wiem, że to może być taki taki oklepany schemat psychologiczny, że czerpiesz dzieciństwa, ale tak jest. Z doświadczenia mojego z, z terapii dla osób współzależnionych, z rozmów z osobami, które nie są w terapii, ale są współzależnione, z historii, które obejrzałam, przeczytałam, które gdzieś tam... Studiując, dotknęłam. No ja jestem przekonana o tym, że ponad 90% osób, które wchodzą w relacje współzależnieniowe, to są osoby, które mają ze sobą trudne doświadczenia w dzieciństwie. I to jest cały wachlarz. Czyli albo uzależniony rodzic, jeden, lub oboje, albo w jakiś sposób dziecko niezaopiekowane czy emocjonalnie. Czy już tak fizycznie, czy dziecko, które przyszło traumę, to jest taki, no ja to tak nazywam, stempelek na przyszłość. Taka baza złego wyposażenia, która zakwita tak mniej więcej w okresie dojrzewania, i ona sobie potem rośnie, 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 aż znajdzie. Idealny moment. Ja nawet uważam, że takie osoby jak ja szukają takich partnerów. Szukają takich partnerów, to jest bardzo podświadome, kompletnie nie na poziomie rozumu, bo osoby stabilne czy osoby spokojne są dla osób spółzależnionych nudne. Nudne są, nie... Tam się nic nie dzieje. No i, no i to jest właśnie tak, że to jest bagaż, z którym się idzie i znajduje się takiego człowieka. No i się wpada, a ty, a, ty, a ty jaki bagaż, co tam w plecaku miałeś? W plecaku. U mnie w domu nie było alkoholu. Moi rodzice no, byli wyjątkowo niedobraną parą. Mój ojciec nieuzależniony od niczego, za to z osobowością narcystyczną i przemocowiec na poziomie psychiki, bardzo. I zdarzało się, że nie tylko. No i moja mama, która wyszła sama z, z, z trudnej relacji z, 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 ze swoją mamą, e, dosyć mocno pogubiona, jak to dawniej się mówiło, nerwicowa, dzisiaj się mówi, mówi lękowa. E, nie zdiagnozowana prawidłowo w młodości, ponieważ moim zdaniem powinna być osobą e, poddaną terapii. Miała bardzo poważne zaburzenia lękowe, być może nawet depresję. E, to były takie czasy, że młodość mojej mamy przypadała na lata 70-80, więc wtedy leczenie psychologiczne było, ale no, ono było no, dla, głównie dla osób uzależnionych, głównie no, dla alkoholików my. wtedy. No, narkomanów to, powiedzmy, kiełkowało. Inne osoby z takimi problemami w zasadzie nie miały pomocy. Chciałabym mieć duże szczęście, czy trafić na kogoś, kto ma pojęcie o tym, o tym, co robi. Były terapie, one były nawet terapiami, dzisiaj byśmy powiedzieli z NFZ-u, a wtedy byśmy powiedzieli, że publiczne, ale to kompletnie nie funkcjonowało, więc moja mama była wyleczona w ten sposób, że dostała na różne swoje objawy i problemy benzodiazepiny, od razu na, 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 na mocny gaz, czyli relenium. Do tego e, przez pewien czas jeszcze leki neurolept, neuroleptyczne, które, którym się leczy padaczkę, e, i tą padaczkę wymówiono w zasadzie, w ogóle jej nie miałam, miała, miała typowe takie łuki histeryczne dla osób, które są, są w ciężkich stanach. To wygląda czasem jak, jak, jaka to padaczkowa, ale nim nie jest. No i tak sobie przekicała do 70 na tych lekach, jest ewidentnie uzależniona. E no, ale nic nie dają oczywiście, tak? No, nic nie dają, one tylko gaszą lęk, yy, działają dokładnie na ten sam środek, który działa alkohol. więc efekt jest podobny, no to dlatego, że można jeździć samochodem. No, ja już też nie <grywka> dyskutowałabym, czy, czy zawsze. I yy, przez to no, była osobą, która yy, no, po prostu emocjonalnie była niedostępna, ponieważ się wyłączała się, funkcjonowała normalnie w życiu zawodowym, w życiu, w życiu domowym, w życiu sąsiedzkim, natomiast nie, nie była w stanie się mną opiekować właściwie. I im byłam starsza, tym pewne rzeczy się zaostrzały, i, i, i dostawałam takie hasełka od matki mo mojej mamy, że już nie żyjącej, że mamą się trzeba zaopiekować. No to jest. Najgorsza rzecz, jaką może usłyszeć dziecko w, w każdej sytuacji, w której rodzic jest y, niesprawny rodzicielsko. Mm -hmm. A Ty, czy, ty słyszałeś to od matki, czy Nie, słyszałeś to, słyszałeś to od, od babci? Od babci. babci. E, ponieważ to przerzuca odpowiedzialność, e, to przerzuca odpowiedzialność e, na dziecko i w ogóle zamienia rolami tą relację. Tak. Czyli dziecko się staje rodzicem. No i to, to, to było, e, wydaje mi się, najgłębsze takie doświadczenie długotrwające, które... Bardzo y, naznaczyło mnie, bo ja po prostu no, wyszłam z taką dziurą emocjonalną z dzieciństwa, z nieprzeżytym dzieciństwem, z, właściwie z... A ile miałaś lat wtedy, jak taka y, sytuacja się Jak pojawiła? zaczęły się te, te rzeczy takie, żebym ja mogła to zauważyć, że mogę to w ogóle y -y. rozpoznać, bo, bo w dzieciństwie było to przede mną ukrywane oczywiście. Y, du dużą rolę, to dopiero po czasie wychodziło z różnych rozmów, skrawków i tak Różne rzeczy się działy w, z moją mamą i próby samobójczej itd., jeszcze z czasu, kiedy, kiedy mnie nie było. E, więc ja zaczęłam realnie by rejestrować to, co się dzieje. No to była podstawówka. Myślę, że to czwarta klasa, jakoś tak, piąta. I to od razu zaowocowało pogorszeniem się, się moich wyników w nauce, relacji różnych mojej mamie. Umykały różne rzeczy, które się dzieją w szkole. Ja byłam przez blisko rok, dzisiaj byśmy powiedzieli, stalkowana przez jedną z koleżanek. No i tak to sobie biegło. To były fale oczywiście, były momenty, że było źle, były momenty, że się poprawiało. No i kiedy się poprawiało, było fajnie. Tak? Ojciec zniknął dosyć wcześniej, moi rodzice się rozwiedli bardzo wcześnie, ja byłam, w ogóle tego nie pamiętam, ja chyba trzy Natomiast mieszkał z nami jeszcze przez jakiś czas, no bo to takie realia PRL-u, e, Mieszkaj na pół. E, ale pracował, e, funkcjonował. E, ale oczywiście dziwne sytuacje, ponieważ on, on sobie na, na przykład e, przyprowadzał swoje nowe partnerki. E, my tu załóżmy się do spania, a tu tata przychodzi z Jolą, Basią, Kasią itd. No, ale ta sytuacja się skończyła, ponieważ on czekał na mieszkanie, coś nazywało mieszkanie zastępcze wtedy, teraz to w ogóle jest kompletnie inny świat, nie funkcjonuje, ponieważ był zameldowany i to był taki mm -hmm. wyznacznik. No i zakończył ten swój pobyt, ponieważ mieszkanie było mojej mamy. I ona miała, jakby, jakby na poziomie spowiedzianym, pierwszeństwo tym, że w momencie, kiedy moja mama zdecydowała się na podwyższenie alimentów, no bo był rozwodem, te alimenty płacił, no on to uznał e, jako atak na niego. E, no i urządził karczemną awanturę, zaczął się urządzać pod, urządzać pod sądem, bo to, to, to wiem z relacji później babci i e, innych osób. E, no i upił się wtedy, chyba pierwszy raz w życiu, to było śmieszniej. No, i po prostu z zamiarem się zabicia mojej mamy, więc ją przeraźliwie pobił. Mnie nie tknął, ale mam świadki tej sytuacji. No i mało brakowało. Tam różne przedmioty latały i w końcu chwycił za nóż z tym zamiarem, ale jakaś, jakaś chyba ostateczna nutka człowieczeństwa, która w nim była zadziałała, cofnął się. No, i niestety sam się mało nie zabił, ponieważ uderzył ręką w, w, w szybę, w drzwi. Wtedy drzwi były w mieszkaniu. Nie już pamiętasz, bo były często przeszkolone. Mhm. No, były szyby, i one pękały w niefajny sposób. Bo one nie pękały w drobny mak, tylko pękały w kawałki. Przybył sobie tętnica. E, no i to była szansa dla nas. My wtedy uciekłyśmy z mieszkania. E, a, ja, a z nim mało brakowało, Wiesz, on się jakoś wytelepał z tego mieszkania i uratował go. To jeszcze też kolejna taka. Anegdotka w tej sytuacji, muszę tak powiedzieć, lo taki lokalny pijak, który pod kadką go znalazł, po wykrwawiającego się, mm -hmm. z zrobił mu fachowy, nie wiem, może to z wojska opatrunek, zadzwonił wtedy, bo wtedy to się z automatów dzwoniło głównie po karetkę. No i tak, tak mu ratowano życie. No i to oczywiście się skończyło wyrokiem karnym, eksmisją natychmiastową, mm -hmm. zakazem zbliżania do mnie. Były takie zakazy, nawet w PRL one funkcjonowały. No Mnie to mocno poturbowało, ponieważ to się skończyło terapią, yy, sikaniem w łóżko i takimi różnymi historiami. Yy, jakoś to już, ale myślę, że to były dwie rzeczy takie, takie, takie bardzo ważne. Czyli całość ta z mamą, która, była, która się ciągnęła i ten punkt. Ten punkt, który oczywiście on, on próbował potem odwrócić i nasze relacje są poprawne. I yy, żeby było śmiesznie, mój ojciec jest pedagogiem do wykształcenia. Yy, ale. Na 100% miał problemy z agresją przez prawie całe swoje życie i też raczej był, no raczej też był e, stanowczo do terapii. A ty powiedz mi, czy ty od początku, jakby jak już nawiązywałaś relacje z facetami w dorosłym życiu, to, to się pakowałeś takie klimaty właśnie alkoholowe? Nie od początku. Bo, nie, się, nie od początku. Y, ja już mam po 30 nie od, nie od początku. Y, Mam wrażenie, że szukałam yy, niestety właśnie tej adrenalinki, czyli czegoś, żeby żeby było im, im było tego więcej. Bo miałaś małżeństwo jedno, tak? Miałam małżeństwo, Wcześniej, tak. Przed małżeństwem miałam też jedną relację. nie było takiej nie, sytuacji. absolutnie. Przed małżeństwem miałam też jedną z relacji, która trwała parę lat i była jak najbardziej normalna mhm. i poprawna. No i tak jak mówię, znudziłam się. Potem relacje. to to, to już było taki, takie, takie preludium z kimś, o kim wiedziałam, kto ma bardzo duże problemy z mówieniem prawdy, i mimo no, to weszłam w tą relację. No i sobie tak prze, prze, przetargałam się rok z nałogowym kłamcą. I potem małżeństwo, właśnie z człowiekiem, który absolutnie tych kłopotów nie miał. E, i wydaje mi się, że jakby, dlaczego się tak stało, że ja, ponieważ te rzeczy nie załatwione, one cały czas we mnie buzowały. Ja przeszłam swoją młodość, tak powiem, pomiędzy dwudziestką a trzydziestką poprawnie, pracując, funkcjonując, myśląc w ogóle, że, że jest okej, okay, że jestem szczęśliwa, ale gdzieś podskórnie cały czas czułam, że, że, że te sprawy po prostu są, to gdzieś buzowało. Najpierw to było na poziomie nieświadomym, bardzo później coraz bardziej świadomym. I myślę, że zaczęło to pękać właśnie w trakcie trwania małżeństwa, gdzie ja się zorientowałam, że ono chyba jednak niestety służyło po to, żeby ja się jakby zakończyła właśnie relację z moją mamą, która była, mimo tego, że byłam są dorosłą, pracującą, niezdrowa. Niezdrowa. Cały czas byłyśmy zamienione miejscami. Cały czas. I czułam, że ode mnie się wymaga takich emocjonalnych parasoli. A ja tego po prostu nie chciałam, tego to było kompletnie nieuświadomione, nie miałam tego powiedzieć. I wydaje mi się jednak, że, że co, co do dzisiaj mi się odbija taką czkawką, wydaje mi się, moralną, że ja to małżeństwo potraktowałam jako taką, taką próbę ucieczki, i ja się w trakcie tego małżeństwa zorientowałam, że, że ja nie chcę w nim być. Ale też to przeciągałam mocno. I rok przed tym, co się stało, czy tym, tym, co, kiedy to wybuchło, to wszystko wybuchło, zaczęłam odczuwać pierwsze symptomy, które potem się powtórzyły, były to symptomy fizyczne, one były symptomami depresji. Takie klasyczne, klasyczne, po prostu jakby otworzyć podręcznik psychiatrii, czyli somatyzacja lęków w postaci łomotania serca i tych takich historii. I ja poszłam, jak 98% ludzi w takiej sytuacji, do kardiologa. I trafiłam na bardzo sensownego lekarza, który przeprowadził ze mną 40-minutową rozmowę. Ja się najpierw przestraszyłam, ponieważ on zamknął gabinet na klucz, posadził mnie i kazał mi mówić. I ja tak zerkałam na biurko i tam widziałam, że on na tym biurku miał krzyżyk. I mówię nie, mówię, nie. Proszę tylko, żeby nie było nawracania, bo jeszcze wtedy nie miałam ustawionego poziomu serdewności, tak jak teraz. Ja bardzo nie chciałam słuchać takich rzeczy, ale okazało się, że zupełnie nie. I on mnie prosił, zadawał mi różne pytania. Zrobił mi EKG, oczywiście słuchał mnie. I powiedział mi wtedy takie zdanie, że jest pani zdrowa, z punktu widzenia kardiologa, ale nie ma pani zdrowych reakcji na różne rzeczy. To pokazuje mi EKG to pokazuje mi pani twarz, jak jest Pani panią Moim zdaniem coś się dzieje, jest, jest coś, co coś, coś się dzieje w środku, na, na poziomie y, emocji z panią. Ma pani jakieś potrzeby, które są zepchnięte. Jeżeli nic pani z tym nie zrobi, to pani do mnie wróci. Tak było. Tylko było z przytupem. I mniej więcej rok, nawet nie cały rok później, rozwinęły się u mnie objawy po prostu dramatyczne, fizyczne. Także byłam, ja, ja byłam przekonana, że ja jestem ciężko chora. No i okazało się, że ja mam klasyczną depresję. I z tą depresją weszłaś, poznałaś I nowego ta, faceta? Właśnie. Po wyleczeniu tej depresji. Po wyleczeniu tej depresji. Depresja była leczona bardzo dobrze. Weszłam wtedy w terapię. Ja w ogóle próbowałam terapii jeszcze przedtem, jak trwało moje małżeństwo, ale on, to było bardzo naskórkowe. I generalnie nie, 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 nie mam o tym dobrego zdania, ponieważ to też tak jest, że terapeuta musi wiedzieć o tym, musi to czuć, kiedy pacjent nie mówi tego, co, co potrzeba, tak? A ja cały czas gadam coś dookoła kompletnie. I to nie zostało wychwycone i to nie ma sensu najmniejszego. najmniejszego Także to nic nie dało. I ja wtedy, będąc w terapii, tylko, że ta terapia, no wtedy ona polega głównie na tym, żeby mnie postawić na nogi stawiłeś mnie na nogi, postawiono mi również farmakologicznie, zresztą nieoceniony lekarz mój, z którym jestem do dzisiaj w, w kontakcie, i on jest zawsze dla mnie pomocny, bo ja, no ja jestem taką osobą, która już, już zawsze do końca życia gdzieś tam będzie się potykała. I to jest fantastyczny człowiek. Ja się wtedy czułam, to przejście złe fizycznie, przeszło w, bardzo szybko w złe samopoczucie psychiczne, ale totalne. I ponieważ ja kompletnie nie wiem, co się ze mną dzieje, bym się, no nie wiem, mi włączył kwawadis w ogóle, dokąd idzie w ogóle sens życia i tak dalej. Kępiński poszedł tam w ruch, już przeczytałam sens z i się zdiagnozowałam, że ja tu właśnie oszalałam. Mhm. Poszłam do doktora, i też wtedy powiedział bardzo fajne zdanie. Jeżeli pani przychodzi do mnie mówi, że oszalała... To znaczy, że Pani jest zdrowa. Jak ja to Pani powiem, to, be, to będzie, to będzie gorszy. Hmm. E, i, e, I wtedy wyleczona, pojechałam na wakacje z moją przyjaciółką, dwa tygodnie. Ja już wtedy wiedziałam, że to wszystko jest jakby, że na jakim ja jestem etapie, że ja muszę skończyć ten związek swój. To nie ma najmniejszego sensu. Na tych wakacjach to wszystko sobie pokładałam, wróciłam i wtedy powiedziałam: No, oczywiście, to, 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 to też jest bardzo mało miłe, bo to jest kwestia informowania rodziny, tak dalej. To wszystko jest mało fajne. I przeszłam przez to i już w procesie, w, kiedy rozwój był w toku, bo to było chyba po złożeniu. Pozwół, to w Warszawie to tak nie jest. Fajnie to się na to czeka. Teraz to się chyba czeka rok. No, poznałam właśnie swojego partnera. Też trudno, poznałam to też nie jest dobre sobie. ponieważ my się znaliśmy zawodowo. Zawodowo i to parę lat. Ja poznałam go parę lat wcześniej. Wtedy, właśnie przed moim małżeństwem, po, po związku z, z tym, z tym facetem, który kłamał, i to było pierwsze nasze zetknięcie My się zetknęliśmy na imprezie służbowej, i ja jakoś wtedy miałam jeszcze działające w miarę radary, e, ponieważ na no, ja, najpierw, jakieś tam były ale mnie natychmiast odrzuciły pewne więc powiedziałam się, nie, 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 dzięki, dzięki. I potem ta sama osoba. Bardzo podobne sytuacje, a to nie działało. Jakie sytuacje? Picie od razu? Tak. no My na, na, na naszej pierwszej randce upiliśmy się oboje. Oboje. A to była bardzo przyzwoita randka z kolacją. Chodzą, to byliśmy w podobnej sytuacji, ponieważ ja byłam w rozwodzie i on się również rozwodził już z żoną, tylko dużo mniej przyjemnie. Więc kolacja. Tej kolacji jakaś tam lampka wina, a potem idziemy. E, napić się drinka lub dwa no i tak się napiliśmy drinka lub dwa że ja spadłam panu barmanowi ze stołka w e, i barman posadził z powrotem zaordynował, że jest koniec dał mi kawę e, i powiedział, że po tej kawie to już dziękujemy no i ja się, przeszliśmy się razem przez, przez dolny Mokotów i wtedy wytrzeźwiłam i kompletnie mi to nic nie powiedziało. Kompletnie. I zaczęła się y, znajomość, y, takim romansem. Y, y, potrwało to tam parę miesięcy, aż my takie ze sobą zamieszkaliśmy. I ja kompletnie nie widziałam y, w tle picia, które było nadmierny, ewidentnie, kompletnie. Rozumiałam to dopiero po czasie. No i kiedy to zrozumiałeś? Rozumiałam to po latach. Znaczy, ja miałam, y, zaczęło do mnie docierać, ja, ja miałam takie momenty, że zaczęło do mnie docierać, y, ale to, było, y, to były takie przebitki, to były takie nie, y, błyski takie, że coś jest nie tak, ale ja to gniotłam, gniotłam, gniotłam. gniotłam to no to pod... zawsze chyba tak jest. Tak, że to, że to gniotłam to kompletnie, nie... tak. Mimo tego nawet, że, że ponieważ ja byłam w w tym związku, w, bo, był taki ferwor walki, bo... bo, walki, bo trwała ta jego sytuacja rozchodzenia się żoną, no bardzo nieprzyjemne. i rozwód i tam by, 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 no masa różnych historii. Czyli też, że to było takie tłumaczenie, tak? że są takie problemy? E, e, to no to może... też, to też, to też, ale że ja, ponieważ ja natychmiast to skoczyłam jako po prostu tutaj byłam jednocześnie adwokatem, przyjacielem, terapeutą, kompletnie nie rejestrując, że to nie jest moja sprawa. I to nie jest moje życie, to jest jego sprawa. I on to powinien załatwić, zakończyć. Ja mogę być osobą wspierającą, bo rzeczywiście to było na... Y, z potworną masą syfu, z potworną, ale, żeby było jasne, to krótko, bo nie, to nie chcę chodzić w szczegóły, y, on, on nie był osobą, która zakończyła relację. Y, I ta relacja się zakończyła nie, dosyć też, też nieprzyjemnie y, i na pewno go to ubodło. Natomiast y, jakby ja słuchając y, tego, co się z nim działo przy, przez ten rok podrostania, Wchodząc, w, czytając różne rzeczy związane z sądem, czy, czy prywatną korespondencję i do niego, jego do niej, jej do, do, do jego matki i tak dalej, tam były fragmenty, które mówiły o tym, że przyczyną tego wszystkiego jest picie. Spok, W ogóle to do mnie nie docierało. Nie, to w ogóle to, to nieprawda to jest... To jest a w ogóle jak tak, to, to zestresowany był. i Także jest y, cały wachlarz y, tłumaczeń. Ile mieliśmy wtedy? 33. No, i tak, tak, tak się po, pobojaliśmy. Ten zresztą był dla mnie, jak go odbieram jako fantastyczny, bo wszystko było super. Pierwszy rok, no to tak jak rozmawialiśmy, były, były pieniądze, były wyjazdy za granicę, knajpy, imprezy, przyjaciele, jedno miejsce, gdzie mieszkaliśmy, inne miejsce i tak dalej. No i zdecydowaliśmy się na dziecko. Pierwsza próba nieudana i potem, i potem kolejna. No i nasze dziecko urodziło się za wcześnie. Wcześniej, sporo za wcześnie. E, tam była skomplikowana sytuacja moja, ponieważ to było zakażenie wewnątrzmedyczne. Ono y, było groźne dla mnie. E, po czasie się też wszystkiego do, dowiedziałam. Ja miałam też takie szczęście, że w szpitalu, w którym mnie obsłużono tam, gdzie mój lekarz pracował i przyjmował, y, pracowała moja ówczesna przyjaciółka siostra, siostra, też na którą dzisiaj jestem głęboko zaprzyjaźniona i która takim czujnym okiem Gdzieś tam była obok, to zakażenie po czasie, bo do, mówiono, yy, powiedziano mi dopiero po czasie, żeby mi po prostu nie, nie, nie dokładać mi tego szczęścia, że do tego, że mam kilogramowe dziecko w inkubatorze pod 50 rurkami. Yy, no, że to patrzono na to z takim, zastanawiano no, się, czy, 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 czy rozpędzą je antybiotykiem, czy nie. To się na szczęście udało. I ja tam z tym szpitalu, po dwóch czy trzech dniach, ja od razu wiedziałam, że moja depresja wraca. Bo to była tak, tak sytuacja graniczna. I ona wróciła, ale wróciła niestety w dużo gorszej wersji, niż moja pierwsza depresja, dużo gorszej. No, to rzeczywiście było słabo. No i kolejne wyciągnięcie, mnie z tego. Kolejne stawiane na nogi. I wtedy, już cały czas byłam w terapii, ale to były terapie, które mnie wyciągały z depresji, więc one się nie dogrzebywały. Do, do, do tego, co tam jest pod spodem, za mocno, hmm. zaczęło do mnie docierać. Ale yy, zaprzeczanie cały czas. No ja to zaczęłam rejestrować. A ile byliście w związku wtedy, mniej więcej? Już? Dwa lata. No i. No. Po wyjściu z tej depresji, pofunkcjonowałam ok i miałam taki w kolejnym roku niewielki nawrót. To, to się zdarza. On już jest, nie był sklasyfikowany jako, jako zaburzenie depresyjne, tylko lękowe, takie mocniejsze. I terapia, i potem taki. Takie kil kilka różnych wydarzeń, które, które się zadziały. Po pierwsze, mm, ja straciłam pracę, ponieważ ja pracowałam w dużym koncernie medialnym, koncern się, y, właściciel się y, z innym właścicielem połączył z zagranicznym. 30% ludzi out. i to były takie fale. Ja poszłam w tej pierwszej fali. Y, no i to, bo, to była jedna rzecz. Trudne doświadczenie w ogóle sytuacja, kiedy ja nie pracuję dla mnie w ogóle. Dziwna. I nie pracowałam w efekcie 2 lata. Zbudowa tak powiedzmy tam 9 to 5, Miałam jakieś takie drobne rzeczy z doskoku. I to była jedna rzecz. Druga, że się finansowo w ogóle pogorszyło. U nas bo Firma mojego partnera, no też się zmieniły warunki rynkowe i tak dalej, więc tam, tam się nie działo za dobrze. A I ja wychodząc z tego wszystkiego, kiedyś okazało, że być może ja już teraz nie będę chyba chodziła na terapię, bo nie ma pieniędzy. Zatem, no, no, wydawało mi się, że staję. I wtedy zaczęło do mnie docierać. Nie wiem, czy. Czy stało się też tak, że tego picia było więcej? Czy dlatego, że ja, że ja to po prostu zauważyłam. I miałam znajomą, która, z którą trochę pracowałam w czasie tego, tego mojego powiedzmy, niepracowania takiego, który ja uznaję za pracę. Osoba ta, ta, ta znajomość się tam nie, nie skończyła dobrze, ale ona mi jedną bardzo ważną rzecz powiedziała. E, powiedziała: Wiesz, co? Y, zanim będziemy razem pracować, to ja bym chciała, żebyś ty poszła się zapisała mm, państwowo na terapię dla współzależnionych. I ja mówię: Co? A ona się rozwodziła ze swoim mężem, który pił. I mówi: Tak. Okej, okay, więc ja, w internet. Ja nie zadałaś jej pytania dlaczego? Nie zadałaś jej pytania dlaczego? No bezco, nie, ja, dzi nie. Yy, dziwna konstrukcja yy, Tak, dziwna konstrukcja, ale gdzieś... Tak, mi, będziesz... Tak. Yy, ja w internet mokotów... Okej. Okay. No i idę tam. Ulica Belgijska. Wchodzę. No i, yy, i to tak wygląda trochę siermiężnie. To jest na yy, rozłożone na piętrach, bo to jest stara kamienica. I tu jest, i w ogóle gdzieś tam idę, mówię o co chodzi. Gdzieś tam są te sale różne, więc tam się wysypują w pewnym momencie, bo tam chodzą. Też zależnie, więc ja na to patrzę, i mówię, bo gdzie ja jestem. Ci ludzie są różni, oczywiście, więc no i słyszę, ale to najpierw musi pani przejść przez rozmowę z psychiatrą. I rzeczywiście, wszystko NFZ. rozmowa z psychiatrą. No, ja mówię, 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 a ona mówi: No tak, no to ja panią kwalifikuję. Teraz. Okej. Okay. I to jest terapia grupowa. Pierwszy raz w życiu byłam na takie, więc to już od razu się zacięłam na dzień dobry, powiedziałam: no super, w ogóle. E, Nic nie będę tam gada, nic nie będę mówiła, nic nie będę w ogóle, ale, ale idę, bo gdzieś y, szarpie mnie też ciekawość. A przy okazji w domu jest coraz gorzej. E, to jest też po pierwsze dlatego, że ja widzę więcej, a po drugie, że rzeczywiście wydaje mi się, że też nastąpił jakiś, jakiś regres, coś, coś się zadziało też w tym pićciu, że się skończyło e, takie, y, że to jest na wesoło i tak dalej. I zaczęły do mnie y, y, docierać y, te mniej miłe rzeczy. A co ci tak naprawdę przeszkadzało? Wiesz, no bo poszłaś na terapię. <laughs> tak. Dlaczego? To żanka koleżanka powiedziała? Nie, nie, nie. Mnie ewidentnie przeszkadzało, tylko ja nie... Y, nie, no to jest, bo tak jak, tak, jak nie, opowiadasz to, to ja nie widzę, żeby to życie spół, spół z Leżanem było specjalnie jakieś a, niewygodne. Okej, okay, okay, ono, było, ono było niewygodne, tylko że y, po pierwsze, to ja dopiero w tym roku, w którym się zadziało tyle rzeczy, y, zobaczyłam co się dzieje, tak? Czyli zobaczyłam... I to do mnie dotarło, i sobie zacząłem sumować to, to, co się działo od samego początku. Znaczy, że alkohol jest cały czas i wszędzie. Towarzyszy nam y, na wyjazdach, towarzyszy nam w domu, towarzyszy nam po prostu non-stop. E, po drugie, że y, zabiera mi tę osobę, y, ponieważ ona, są momenty, że ona emocjonalnie jej nie ma. Po trzecie, okazało się, że, że mimo tego, że jest, alkohol, a jak się skończyło to Eldorado i to nasze fajne życie to się okazało no, że to wcale nie jest fajny, miły człowiek, tylko to jest człowiek, który ma nieustanne pretensje i ja tu taka strasznie zaangażowana fantastycznie z tą, tą jego bożoną przechodząca przez te rozwody przez te, przez te Sądy, te wszystkie możliwe instytucje, które tam, które tam, która tutaj wyszerpywała flaki, znajdywała mecenasów po prostu niemal. Za niego pisała te SMSy, w ogóle ustawiała tamże rzeczy i tak dalej. No to nagle słyszy, że. No, nie dość jest, jest okej. Okay na każdym poziomie. że Nie dość dobrze nie, wiem, sprzątam gotuje. Tam tam może tam. Zrobiła co zrobiła, ale kotlety lepszo robiła. I generalnie, wiesz, po tym całym jakby moim w wyszarbywaniu flaków, jak dostajesz taką bombę, to za, spada kompletnie ta kurtyna. No i, i to mniej mile, się naprawdę zaczęło robić mniej mile, ponieważ z potyczek słownych się zaczęły awantury regularne. Zaczą, zaczęły się dziać awantury regularne. O wszystko. O wszystko. I potem te awantury zaczęły się przerazić takie sytuacje, że ja zaczęłam wiedzieć, że on się na przykład coraz gorzej i źle fizycznie czuje i zaczęło się zdarzyć takie, że ja nie wiedziałam, co mam robić, bo, bo miałam wrażenie, że nie wiem, zawał ma. I zaczęłam zobaczyć, zauważyłam to, że to jest, że ja wchodzę w jakąś matnię, że nie widziałam połowy rzeczy, kompletnie, że sobie to tłumaczyłam, ubarwiałam, poprawiałam, a poza tym, że mi uciekawał życia swojego, ponieważ ja w tej, w tej walce, w tym zastępowaniu go w różnych sprawach, które potem zrozumiałam, że, że po prostu przeżywam za niego, go zastępowałam, a on to powinien zrobić, ale nie był w stanie, bo, bo emocjonalnie nie był w stanie. Nie zrobiłam tego, co chciałam, o czym marzyłam. przeszłam całe studia, zdobyłam licencjata, przeszłam przez magisterkę i nie napisałam prac. I zawaliłam to, tak? Zostałam zmarnowałam. W momencie kiedy straciłam pracę, miałam bardzo szybko zdobyłam kolejną, którą się utrzymałam tylko dwa tygodnie, ponieważ byłam tak zajęta. Tym życiem, tak, i, i, i tymi różnymi sprawami, że nie mogłam się kompletnie na tym skupić, tak. I, mm, i dotarło do mnie, że mi y, moje życie przecieka przez palce, bo ja jestem cały czas jakimś rescue teamem. A to nic nie daje. Nic nie daje. Bo te relacje z, z, z ekspertką były złe przez bardzo długi czas i bardzo długi czas się ciągnęły. Nie się na tego opowiadać, co się tam działo, jakie, jakie tam były historie, jak był to tam były zaangażowane. Dokładnie. Tak. Więc, ale ile to kosztowało energii? Ile czasu? Ile, ile nerwów? Moje sprawy ważne dla mnie, czy, czy nauka, czy, czy sprawy zawodowe że to wszystko po prostu przejechało, przejechało, a ja zajmowałam się życiem za niego, bo on nie był w stanie. No i poszłam na tą terapię i zaczęłam słuchać no to, to jest na początku bardzo nieprzyjemne bo to, bo to spadają te łuski tak, i, i ten schemat jeżeli chodzi o współzależnienie on na początku wymaga tak samo jak u uzależnionych przyznania się tego, że jesteśmy kompletnie bezradni w tej sytuacji tylko, że być współzależnionym nie jest taką sytuacją jak być uzależnionym to znaczy, że to można skończyć trwale tylko wymaga to pracy. No i tam się dowiedziałam, że ja się po prostu zajmuję nie swoim życiem i yy, zajmuję się tym trwale. Nic to nie da. Jak wygląda, tak ze strony terapeuty, który przekazuje jakby jakiś taki model funkcjonowania, tak, stara się gdzieś za mm -hmm. zakorzenić u osób jak, jak Jak wygląda takie właśnie zdrowe, Zdrowa relacja w ogóle z drugim człowiekiem. Co się robi, czego lepiej nie robić, gdzie są te granice? Jakie, jakie zasady, tak, zasady jest kilka, a co robić, czego nie robić. Yy, ponieważ u mnie, ja myślę, że u wielu osób też, ale u mnie to współzależnienie nie. Ono nie wiązało się tylko z tą relacją. Tylko ono się yy, gdzieś kluło wcześniej i wiązało się z relacjami moimi różnymi. Między innymi z przyjaźniami. gdzie ja też żyłam cudzym życiem, radziłam, konstruowałam różne powinnaś, przeżywałam od jednej do drugiej osoby, że absolutnie robiłam wszystko, żeby się nie zajmować sobą. No więc te kilka zasad wygląda tak, że tak, po pierwsze, od dzisiaj zajmujemy się sobą. Naprawdę się zajmujemy sobą. Jesteśmy dla siebie najważniejsi, zwłaszcza jeżeli mamy dzieci, bo to jest dokładnie tak samo jak z tą maską w samolocie. Jak się sobą nie zajmiemy i, nie, i się nie postawimy na nogi, to będziemy produkować następnych pacjentów na terapię. I jak to wygląda w e, e, radach takich, jeżeli chodzi? No najpierw, jeżeli chodzi o życie, to są uzależnione. Odstępujemy od y, wszelkiej pomocy i ratowania i y, jakby likwidowania skutków i, i konsekwencji. U mnie, y, ja nie miałam sytuacji granicznych, bo moja sytuacja na szczęście nie była, jeżeli o to chodzi, hardkorowa, ale no, są osoby, które żyją bardzo hardcore relacja, gdzie, gdzie to jest no, z pełnym przytupem, tak? czyli z biciem, y, odbieraniem pieniędzy, wynoszeniem rzeczy z domu y, itd. Itp. Y, no, ja żyłam z wysoko funkcjonującym alkoholikiem, więc y, byłam pozbawiona y, wielu tych atrakcji na szczęście, ale mechanizm jest ten sam. I emocjonalnie jest tak samo. Próbowałeś go na terapię wysyłać, leczyć? No właśnie, chodzi o to, że nie należy próbować. Nie, ja natomiast... co, co należy... Wszystkim to... zawsze, jak do to... mnie piszą osoby, jeszcze mówiłem Ci o tym, jak mi piszą, że co ma zrobić, I, mhm. ale przecież nie można go tak zostawić, to ja zadaję na końcu pytanie jedno wszystkim. Czy jak Cię boli głowa, to prosisz kogoś innego, żeby mhm. łyknął tabletkę? Czy samemu ją bierzesz, nie? Mhm. I to jest e... oczywiście... Z... Wydaje się proste, natomiast no, w takich eee, sytuacjach proste nie jest. Tak, więc y, to odsuwanie, to zaś odpowiem na to pytanie, tylko tam tym, że to odsuwanie polega na tym, że odstępujemy od y, robienia czegokolwiek za tą osobę. Tak? Czyli ja natychmiast od, y, to się udało rzeczywiście bardzo szybko. Absolutnie zakończyłam temat y, y, interesowania się poprzednim małżeństwem, dziećmi sprawami. Od tego dnia... Y, to nie istnieje. Tak? Jest, jest tylko na, na jakimś poziomie zero-jedynkowym, gdyby się coś wydarzyło tam z dziećmi, i tak dalej. Nie interesuje mnie. Był jeden wyłom, to ci o, o tym powiem dlaczego, ale to też była sytuacja graniczna i też jak się okazało niepotrzebnie. Koniec. Jasna informacja do znajomych, do rodziców, mówiąca: Ja uważam, że X jest. I tutaj wstaw. Koniec. Eee, bardzo ważne jest to, ja uważam, że tutaj bez powoływania się na autorytety, bez wydaje mi się, bez, nie wiem, widziałam serialu, jasny przekaz, co oni z tym zrobią, to już też to to, to nie, nie bardzo nas interesuje. Dwa, jeżeli chodzi o relację ze sobą uzależnioną. Nie prowadzimy żadnych rozmów, yy, żadnych. Yy, bo poza również sytuacjami zarydynkowymi, nie pali się dom, tak, albo ktoś umiera yy, z osobą uzależnioną, jeżeli jest pod wpływem czegokolwiek, od czego jest uzależniona, czy nie, czy, czy siedzi w kasynie. Yy, nie ma rozmowy z osobą yy, żadnej. Rozmawiamy z osobami uzależnionymi tylko wtedy kiedy są na kacu. Ale jakby bez oświetlenia, ponieważ to jest paradoksalnie idealny moment. I tak samo informujemy, z, wychodzi od ja. Czyli ja uważam, że ty i moim zdaniem potrzebna ci jest terapia. Nie powinieneś, nie musisz i teraz też jest, jakby, jest też gradacja problemu, bo w tych sytuacjach, kiedy jest przemoc, jest zwłaszcza jeżeli są dzieci, w, ta wszelaka, tak? tych, gdzie są ludzie zazębieni ekonomicznie i tak dalej, terapia może być warunkiem bycia razem. Może być. Ale to również jest w tych relacjach rodzic-dziecko, czyli, czyli matki osób uzależnionych w rodzeństwie na przykład warunkuje to z tym, że będę z tobą utrzymywał kontakt. Tak może być i można tak, tak postawić. I następna rzecz, kwestia odejścia. Też kiedy tak, a kiedy to, jak to ma wyglądać? Znaczy bezwzględnie kończy się relacje te, które grożą życiu lub zdrowiu. Tak? To, jest, to jest bezdyskusyjne. Natomiast proces jakby zakończenia tej relacji on się dzieje dużo bardziej poza tym, co się zadzieje fizycznie. Czyli wyprowadzenie się, tak, czy spowodowanie, że y, osoba uzależniona nie, nie będzie z nami mieszkała, nie kończy problemu współuzależnienia. Bo on jest w głowie. Y, I niestety bywa tak, że, że następują takie historyczne wyprowadzki, y, i one załatwiają połowę problemu, nie całość. Ponieważ chodzi o to, żeby te, te, te procesy y, napnąć. Bo, bo można tak skończyć związek i wejść w następny. Y, albo samemu pójść w, nie wiem, w jakieś dziwne ruchy, historie, y, czy się w coś zaangażować, zaangażować nadmiernie, żeby spalać to, 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 co powinno być przerobione na terapię, tak, e ewentualnie... Lepiej przerobione być. Bo chodzi o to, żeby się odkleić od tej osoby, bo ona służy tym osobom, które są współzależnione, ja tak uważam. I czy to jest relacja intymna, czy to są przyjaźnie, do tego, żeby się nie zajmować sobą? Po prostu, że to jest idealny pretekst, i powód do tego, żeby się nie zajmować swoimi sprawami. Czyli ja się zajmowałam tym wszystkim, i, i po to, żeby się nie zająć sobą. A żeby się zająć sobą, no moja, moja głowa mi mówiła w moich depresjach. Jakbyż wylewała się, tak? Ale ja, zamiast dogrzebywać się do tego, do czego się powinnam dogrzebywać, znalazłam sobie taką relację, tak? No i miałam świetny powód, na to, żeby się z nie zajmować, bo ja to mam do zajmowania człowieka, tak? Najpierw jego, jego super sprawy, a potem Wydawało mi się, bo przecież oczywiście ja też przeszłam przez, przez e, e, te wszystkie gadki musisz, e, piesz i e, nie możesz i tam wylewanie alkoholu. Wynosi. To jest w ogóle bzdura absolutna. Bzdura absolutna nic nie daje. Bardzo trudno jest osobom współzarażnionym nie reagować historycznie. Bardzo trudno E, reagują, niestety reagują dosyć długo, nawet będąc w terapii. E, zwłaszcza w, w momencie, kiedy ta osoba, z, e, od której są uzależnione, jest pod wpływem. Niestety e, taka porada, żeby sobie gumkę kupić, i jak nam przychodzi do głowy, żeby się zacząć wydzierać, to sobie ją strzelić z niej i wtedy, żeby to zaszło, ponieważ e, te rozmowy nie mają kompletnie sensu. Mają kompletnie Wszystko dzieje się na poziomie nas. E, I te pierwsze pół roku w terapii y, zaczęłam poznawać mechanizmy, zaczęłam rozumieć pewne rzeczy, ale też reagowałam historycznie. I, I miałam taki pomysł, i go nawet zrealizowałam prawie, że ja się wyniosę. I ponieważ ja jestem taką osobą, która w rzeczy, to, to to wynoszenie trochę trwało. No i wtedy wydarzyła się taka historia myślę na to, o czym mówiłam. Która nie miała nic wspólnego z uzarażnieniem, ponieważ okazało się, że mój partner zachorował bardzo poważnie. No i była to sprawa życia i śmierci. I ja to przygadałam z terapeutką i wprost zadałam pytanie, co teraz? i ona mówi: No, jak czujesz? Ja ci nie poradzę, ale jak czujesz? Możesz tak. Możesz jak? E, no ja uznałam, że y, no chyba moje człowieczeństwo się wyrazi w tym, że ja jednak zostanę, bo nie wiadomo, co będzie, tak? Bo wtedy naprawdę przed nami była, była wizja, że być może za pół roku będzie pogrzeb. Y, no i ja zostałam i to było ok. I to był też właśnie ten jedyny moment, kiedy ja się skontaktowałam z extronną, no bo uznałam, że to jest chyba, no wypada, tak? Mają dzieci, żeby powiedzieć, i niestety to również rozwinęło jakieś, jakieś reperkusje, więc to był ostatni mój raz. No, ale uznam, no, to jest taka sytuacja. No, kurczę, no, chyba wypada powiedzieć, słuchaj, no, jest w szpitalu, jest operowany, nie wiem, co będzie, tak. Ale okej, okay. coś zostawmy to, bo raz. E, no i ja e, nie odeszłam, i, 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 i patrząc na e, to, co się działo w grupie, na przykład, bo tych osób, no. Są sytuacje, z których nie można z tej relacji odejść. To są sytuacje matka, na przykład pijący syn. No ona nigdy z tej relacji nie wyjdzie, tak? Ona zawsze nią będzie. Może ją zakończyć w tym sensie, że go nie będzie widywała. Oczywiście serce jej tam się pokroi na 80 kawałków. Może, natomiast ona nie wyjdzie z tej relacji. Ponieważ jak on umrze, to ona będzie byłą matką. Te wszystkie relacje takie tam, gdzie jest brat, siostra. No to są relacje, że też z nich nie wyjdziesz, tak? Więc to jest kwestia ustawienia się do tego człowieka. Na to by to ustawienie ile trwało w końcu? Parę lat. Parę lat. Sama terapia trwa trzy lata. Ona jest stopniowalna, czyli jest się najpierw no, takich surowych. A potem się jest, jest w kolejnym stopniu, i to terapeuta decyduje o tym, że jest w jakim okay, tempie. Że mhm. można tak, że można to zakończyć. Są osoby, które wracają z tego, na przykład do, 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 do bycia surowym. E, I y, są osoby, którym się nigdy nie uda. Nigdy nie uda. Y, można odejść, można nie odejść. U kogoś? bliskiego? Czy to była taka samotna przeprawa? Miałam, ale to paradoksalnie. Często jest też tak, że nie, tak. Że jak, jak, jak nie wiem, partnerka, głównie partnerka najczęściej, mm -hmm. osoba współzależniona, uzależniona i odchodzi, to gdzieś się pojawia takie odium, że ona niedobra, ta żona, że go zostawiła, a że on taki biedny, mm -hmm. ma problemy. No tak, to. jeszcze jest. tam dopierdalają ci, nie? Tak. Dobra, że jesteś taka chujowa i beznadziejna. Ja akurat miałam sens, że wcale to, jest, to nie była, bo dalej jest wsparcie osób najbliższych. Ja mam takie szczęście, że ja mam większe szczęście do przyjaciół niż do rodziny. I oni byli zarówno i, i przy pierwszej mojej depresji, i przy tych różnych sytuacjach. I miałam. I myślę, że cokolwiek by się nie zadziało, zostałoby zaakceptowane. I byłam rozumiana. Byłam rozumiana. A to jest ty... bardzo ważne, żeby w ogóle w życiu jakby zawsze zwracać się do ludzi, którzy są dla nas dobrze przychylni niż to jest prawda. do tych, do których się powinno. Tak, to wypada, jest. albo trzeba, albo należy bo to jest prawda. są, nie wiem, mamą, no tatą, siostrą, bratem, no Ja jestem, nauczona, mamą, te... tatą, tak, siostrą, ja bratem, jestem nauczona tego tak, że moja mama yy, to tak nie jest w stanie yy, pomóc mi w wielu momentach, bo ona... Yy, Sama się nie poukładała. Tak, więc, więc yy, i tak to, co dostaje to, to, to jest dla mnie okej. Okay. Natomiast jeżeli chodzi o mojego ojca, to on paradoksalnie w tym wszystkim, chociaż yy, trudno tu się o pomocy, on ma za to świetny radar yy, do wyczuwania jakby sytuacji i on kiedy trwała ta moja relacja był, i był sam początek, pierwszy rok trwał tego, ale no wcześniej się nie spotykaliśmy, tak żeby można było pewne rzeczy zobaczyć, ale i podsumował, ponieważ ja tam trochę go, go wprowadzałam. Moja relacja z ojcem to też trudna na inny program, więc no najpierw dostałam hasło, tak, że jak tam są żony, dzieci i tak dalej, to że nie wyjdziecie z sądu, i też tak było. Ale później, to jeszcze nie był pełen rok, ale my wyjechaliśmy razem na majówkę mój tata, i jego ówczesna partnerka i ja na majówkę nad morzem. Oczywiście majówka w Polsce nad morzem 14 stopni. No. Wicher, tak, deszcze, więc generalnie rozrywek średnio. Pogoda barowa. Pogoda Czemu barowa, co, co robić. E, my tam się spotkaliśmy z, z, też ze znajomymi. moim gdzieś tam byli, byli gdzieś objazdem. No ale w każdym razie się, y, głównie siedzieliśmy w tym hotelu. i Mój ojciec gdzieś tam nie wiem, na pierwszym piętrze, my na drugim. I mój partner wesoło stwierdził, że co, co to jest. Mm. Cała tam pogoda. A teraz tu idziemy, jest y, sklep. Kupimy whisky, będzie I mój ojciec, jako osoba niepijąca, i y, y, to też było takie krótkie, to y, podsumował, y, to też było idealne. Y, y, po prostu od razu, od razu. Mimo całej tej swojej historii, mimo, mimo y, te, te, tego swojego bycia przemocowcem i tak no, dalej, no idealnie to podsumował, od razu to zobaczył, natychmiast. Y, y, pytał potem parę razy, też wiedział to, y, rozumiał to. Ja na szczęście tutaj, jeżeli chodzi o niego, miałam takie wsparcie, że ja nie, ja musi, nie będzie z nim rozmów na temat tego, co ja czuję. Nie będzie, czy, czy jest dobrze, czy źle. Może tam litościwie nie powiem, nie mówiłem, aczkolwiek by w nim będzie tam grało, ale ja wiem, że jeżeli potrzebowałabym takiej pomocy już skrajnie, tak? czyli że trzeba by było mnie nie wiem, przeprowadzić, czy, czy, czy wyrywać mnie z łap, załóżmy, to wiem, że to jest telefon, i to by się zadziało. To też jest ważne. Że ja nie byłam no, zostawiona tutaj, tutaj sama sobie. tak, że, że Kwestia bezpieczeństwa i tak dalej, to wiem, że mogłam w każdej chwili, jeżeli tylko byłby, byłby po prostu na miejscu i to by było natychmiast załatwione. To jest OK. Bo ja sobie te, te kwestie emocjonalne załatwię gdzie indziej, tak? czy, czy z innymi ludźmi. A to jest OK. Po prostu wiedziałabym, że byłabym no pozbierana, pozbierana. No i na terapii jest część osób, była, która odchodziła, część taka, która nie odchodziła i taka, którym udawało się, bo ta druga strona podejmowała terapię. A to by w końcu, jak z tym, z tym związkiem wyszło na końcu? Związek trwa. A ja jestem y, bo, ugruntowana. Bo mam pozycję w tym swoim. Moja opinia jest cały czas taka sama i się, i się nie zmieniła. Decyzji po drugiej stronie nie ma takiej, żeby podjąć leczenie. Szansa była fantastyczna w czasie choroby, ponieważ wiązała się z niepiciem, które potrwało no, sporo, mam się, że około roku. I to był idealny moment idealny moment, bo jakby pierwszy krok został zrobiony, z został wymoczony fizycznie, no ale jak wiemy, to jest 50% sukcesu i nic w ogóle nie znaczy, bo to, jak ktoś wie, to w ogóle nic nie znaczy. No, ale się nie zadziało niestety, więc moja, moja, moje hasło jest cały czas takie samo. Patrzę na to w... Czasem widzę, że są takie przybitki, że, że chyba tak. Ale to jest. Myślę, że to jest bardzo trudne, bo to też jest tak, że po pomoc, tutaj też osobowość ma bardzo dużo do powiedzenia moim zdaniem, tak? Ja nie jestem specjalistką pod zależnie od różnych. Nie wiem, jak to wygląda, czy, czy substancja ma znaczenie. Nie wiem. Ale wydaje mi się, że osobie, która jest, jest prawie takie wrażenie, że jest mocno pewna siebie i uważa, że ma całe życie pokładane, jest bardzo trudno powiedzieć, że nie ma pokładanego życia i że, mimo tego, że funkcjonuje bardzo dobrze. To yy, A nie boisz się, to jest że... jest ten kawałek. Że tkwiąc jakby. Czy znaczy tą osobą, mm. mm -hmm. że będą stanęli w takim związku, że gdzieś narażasz się jakby na ryzyko z tym związane. Bo... Narażam się jak najbardziej. Ma, mam tego pełno świadomość. zostałam wyposażona w, to, w, w tę wiedzę. Taką, że jeżeli podejmuję taką decyzję i ona jest, ona jest okej, okay, to muszę się liczyć z tym, że. Będą mnie dotykały na poziomie emocji różne sytuacje tak? i ja je czuję. Tak? Ja, ja wiem, kiedy wzmaga we mnie po prostu w, w, w wściekłość. Tylko że no, różnica polega na tym, że mm, po pierwsze, że wiem, co się dzieje, doskonale wiem, kiedy to wchodzę i umiem sobie y, z tym radzić, umiem na to reagować. No, są tam różne też powody, tak? Moje takie życiowe, to związane z dzieckiem, które gdzieś też tym kierują. Nie, ja nie umiem powiedzieć, jak to się skończy. No, to, <śm> to, to nikt tego nie wie To nikt tak, nie umiem nie powiedzieć. Tak, mam, mam mocno się, mocno się głowie. I to od, od jakiegoś czasu. To też jest e, też powód taki, że było mi potrzebne, żeby też przyjść i porozmawiać z tobą o tym, bo było mi to potrzebne, że ja sobie musiałam przypomnieć wiele rzeczy i miałam bardzo dużą potrzebę, żeby powiedzieć, natomiast też, żeby powiedzieć e, ludziom, którzy są w takiej sytuacji, że to nie jest wyrok, tak? że, że e, można się nauczyć, jak to przerwać, i nawet można z taką osobą żyć. Czy się będzie z nią żyło całe życie, to jest inna sprawa. Ale można i że, i że to nie musi być historyczna ucieczka, bo, bo tej historycznej ucieczki, niestety, no też jest tak, że odchodzi się od samego a potem się wraca. Tak? I są te, to i są najgorsze schematy takie, czyli te odejścia, powroty, odejścia, powroty. Dużo kosztujące bardzo, i no, no złe to jest. To, to nie o to chodzi. Nie o to chodzi. No ja, ja w ogóle uważam, że w jakiejkolwiek sytuacji ucieczka, jeżeli mamy niepozałatwiane sprawy w środku, nic nie daje, bo to wszystko wyjeżdża razem z nami. Jakbyśmy się tam wynieśli na Mauritius, to będzie z nami. No Dobrze Marta, to dziękuję Ci, że przyszłaś i że miałaś odwagę się podzielić ważnym bardzo tematem, bo, bo wiem ile osób się do mnie zgłasza właśnie z pytaniami i z prośbą o pomoc, albo też z prośbą o właśnie wyemitowanie jakiejś takiej rozmowy o, o tym zagadnieniu. I ja zawsze chętnie się tym zajmę, jeżeli się do mnie zgłoszą osoby, które są współzależnione, bo to nie jest tak, że ja gości, którzy tutaj siadają na tym fotelu Biorę z kapelusza, więc zapraszam, zachęcam, dziękuję dzięki. i do zobaczenia za tydzień. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.